Siemanko, z tej strony Adrian, witam was w kolejnym odcinku z serii Real Madrid to Glory na moim kanale po dłuższej przerwie, ale jak już wracać, to z przytupem, bo w dzisiejszym odcinku zobaczycie mój najlepszy wymienny traf w całej FIFA 22. I to biorąc pod uwagę również moje główne konto i też serię Real Madrid to Glory. Także to taki odcinek, no i z okazji powrotu tej serii możecie zostawić oczywiście łapkę w górę, dużo łapek do góry, bo moi drodzy, oprócz tego mojego najlepszego wymiennego trafu w FIFA 22 zobaczycie jeszcze potężne upgrade'y składu i potężny content, w tym m.in. Pika z Totsem 94+, no i ogólnie nagrody za Food Champions, także po prostu będzie się działo. Ja mam jeszcze standardowo przypomnę o tym, żebyście subskrybowali kanał, koniecznie klikając taki sam przycisk jak ten, tylko że tam na dole i koniecznie z dzwoneczkiem, by otrzymać powiadomienia o wszystkich filmach i streamach, a są 3 streamy w tygodniu, 3 filmy w tygodniu, także jeżeli nie chcecie nic przegapiać, no to wiecie już co robić. Szukasz sprawdzonych coins do Food 22? Sprawdź ofertę supercoinsy.pl. Właśnie trwa ostatni tydzień promocji Team of the Season, z kodem widocznym na ekranie dostaniesz 10% zniżki, a kupujące mają szansę na wygranie 5 topowych kart o rekordowej, łącznej wartości aż 10 milionów coins. Link w opisie. Polecam. Wracamy z serią Real Madrid to Glory. Odcinków nie było, bo w ostatnim czasie po prostu, szczególnie w weekendy, miałem mniej czasu na to, żeby grać ligę weekendową. A jako, że nie grałem lig weekendowych, bodajże na ostatnie 3 Food Champions rozegrałem tutaj jedynie jedno, no to nie było też kontentu, nie było paczek, moi drodzy, właściwie nie było niczego. A jak już tą ligę weekendową nawet jakiś czas temu zagrałem, bodajże 2 tygodnie temu, to nagrody były tak fatalne, że nic z nich nie zarobiłem, więc po prostu wam tego nie wrzucałem, bo nie było sensu. Content jak już był, to był słaby. Ale dzisiaj wracamy z podwójnym, a może nawet z potrójnym uderzeniem, bo robimy sobie na początek Angela Di Maria w wersji End of Era. Do tego będzie jeszcze player pick z piłkarzem Tots La Liga za 13 żetonów wymiany. No i jeżeli się uda zachować trochę foderu, no to jeszcze Tots 94+ do wyboru. Przypomnę, jak prezentuje się nasz skład w tej serii, bo odcinka trochę nie było. Także proszę bardzo, rzućcie okiem. Ta 11 chodzi na razie bardzo dobrze. Oczywiście utrzymuję nadal, że największym minusem w niej jest Toni Kroos, którego mam nadzieję dzisiaj wymienimy sobie na kogoś lepszego. No mam nadzieję, że zarobimy trochę monet, bo będą jeszcze nagrody za Food Champions. Ale teraz rozpoczynamy robienie w SBC Argentyńczyka. Przepalamy sobie taką oto 11. Wszystko niewymienne, wszystko bezużyteczne. Także dobra, cyk, przepalamy sobie to, moi drodzy, pierwsze SBC Argentyńczyka za nami. A teraz lecimy z nagrodami za Food Champions. No i pora na nie, na nagrodę, o której przed chwilą mówiłem. Moi drodzy, 2 player piki z Totsem 91+. Oczywiście bilans 15-5, było blisko, że już 16-4, ale ten decydujący mecz przy 15-4 przegrałem z Kinetykiem, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Mecz ten rozgrywany był na jego streamie, trafiliśmy na siebie przypadkiem, no i niestety poległem w tym starciu. A teraz lecimy, mam nadzieję, że jakiś może Toc z Realu Madryt nam tutaj wyleci i to łączy do naszej jedenastki. Prosiłbym tak, Militao albo Modricia, bo mamy ich w wymiennych wersjach w składzie. A jak nie, no to Benzema lub Vinicius Junior, ich w ogóle nie posiadamy. Lecimy! Zobaczmy, co tutaj w pierwszym piku. No, Bernardiego bierzemy, nie? Najwyższy overall. I tak tutaj każda z tych kart bezużyteczna i tak sobie nimi nie zagramy, więc pod przepałkę zabieramy sobie Włocha. No i teraz zobaczmy, czy w drugim piku może będzie lepiej. Benzema, Vini, dawać! No nie, tyle no, po prostu bierzemy sobie znowu pod foderek. Piki bez historii, foderowo nieźle. Teraz chwila prawdy, widzowie, czy my zarobimy coś z tych nagród, czy też nie. Chciałbym dobić do 1 000 000 monet na koncie, bez sprzedawania nikogo ze składu. To może być ciężkie, żeby w tych 3 paczkach zarobić prawie 300 000, ale kto wie, trzymajmy kciuki. Paka o wartości 100 tysięcy leci. No i please, dajcie coś dobrego, jest lokal od 86 do 87, no nie jest to super paczka, Mats Hummels, znaczy co, to jest jakieś 10 tysięcy monet. Paczka Ultimate, widzę, paczka za 100 tysięcy raczej nie oddała. Tutaj no, niech zrobi się niebiesko, trafmy, trafmy coś dobrego, proszę. I co? I nic, o mamo, dlaczego ostatnio te paczki za Food Champions po 100 i po 125 tysięcy są dla mnie takie tragiczne. No i dobra, ostatnia szansa, żeby te nagrody sobie jakoś osłodzić. 3 karty TOTS, stop 5 League i MLS 91+, proszę o zarobek przynajmniej 250 tysięcy monet z tej paczki. Będę bardzo zadowolony, jeżeli tak się stanie. Uwaga, jaka flaga? Senegal
RS Liverpool Mané! Let's go! Co za traf! No pięknie! Ile Sadio Mané jest warty? Ale myślę, że pomiędzy 1 000 000 a 1,5 miliona, co? 1 700 000! Widzowie! Najlepszy wymienny traf w całej FIFA 22 wydarzył się właśnie teraz. Frimpong Muniain to nawet nie sprawdzam, wiadomo, oni będą warci po prostu po jakieś 40 000, nie? W każdym razie, no, tak jak mówię, zdecydowanie najlepsza wymienna paczka w tej FIFA. Nie trafiłem nikogo wartego aż tylu pieniędzy. Także za chwilę Senegalczyka sprzedamy. I moi drodzy, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale to jest ogromny, ogromny zwrot akcji w naszej serii. W tym momencie nasz skład może się zmienić i to naprawdę mocno, ale to na spokojnie zobaczymy za chwilę po dzisiejszych openingach i tak dalej, jeszcze różnych pików. Drugi skład na Angela Di Maria gotowy. Przepalamy sobie taką oto jedenastkę i lecimy z dwoma ostatnimi SBC-kami. Myślę, że Argentyńczyka bez problemu zrobimy sobie za darmo, a po nim przejdziemy do dalszego kontentu, a tymczasem sprzedał nam się Sadio Mané i mamy już ponad 2 miliony monet na koncie. Trzecie przedostatnie SBC Angela Di Maria również zrobione totalnie za darmo z niewymiennych kart z klubu, także przepalamy je i lecimy już z ostatnim. Ostatnie SBC Angela Di Maria zrobione, no i w tym momencie będziemy mogli już witać Argentyńczyka. No taką małą, albo może i nie małą legendę Realu Madryt, swój najlepszy sezon, za który otrzymał nawet kartę Toty później. Zagrał właśnie w barwach królewskich. Pamiętam, był to 2014 rok. W niesamowitej formie był wówczas Argentyńczyk. No i jego karta też wygląda niesamowicie. Świetne tempo, fantastyczny dribbling. Również bardzo przyjemne podania. Strzały ciutkę niżej ocenione, ale myślę, że czy to z ławki, czy też nie, Argentyńczyk da nam bardzo, bardzo dużo. No i okej, moi drodzy, w tym momencie przepalimy sobie 13 żetonów wymiany TOC na jednego z trzech piłkarzy TOC z La Liga, czyli po prostu na pika z piłkarzem TOC z La Ligi. Na co liczymy? No oczywiście, jak to zawsze na Real Madrid to glory, na TOCa z Realu Madryt. Najlepiej, jakby to był Vini albo Benzema, ale na przykład gdybyśmy trafili Modricia lub Militao, też by było spoko, bo wtedy będziemy mogli sobie sprzedać ich wymienne wersje. No i gotowe, przepaliliśmy sobie 7 tych żetonów, teraz 6. No i pik z TOC-em z La Ligi jest już oficjalnie nasz. No ale moi drodzy, zanim ten pik z TOC-em La Liga, no to jeszcze 12 pików 82+, z których to mam nadzieję wyleci nam trochę foderu na przepałkę na pika z TOC-em 94+, którego też sobie tutaj zrobimy. Ciśniemy pierwszy pik 82+, a w nim Verratti 87. No i okej, o taki foder właśnie chodzi. I lecimy z pikiem numer 2, w którym to trafiamy kogo? Rodriego i to jest duplikat, no ale dobra, okej, okay, jakby nie przeszkadza nam to, przepalimy go sobie i tyle. Let's go, co tutaj mamy? Erling Haaland, okej, 88 overall, przyjemnie. Na razie te piki można powiedzieć w miarę oddają. Co tym razem? Casemiro, witamy serdecznie na koncie Real Madrid to Glory Brazylijczyka. No i okej, moi drodzy, wielka chwila, jeden z trzech TOC-ów La Liga, proszę, tak jak już mówiłem, o Viniciusa albo Benzemę najlepiej, a jak nie to chociaż Modric i Militao, wtedy sprzedajemy sobie ich wymienne wersje, które już mamy. Lecimy z tym pikiem, no i widzowie, co tutaj będzie? Od czego zaczynamy? 82 podań, 85 fizyczność, no nie no. To nie wygląda na żadnego z zawodników Realu, którego byśmy chcieli, 95 strzały, 90 tempa. No nie, De Thomas, okej, okay, czyli standard. Okej, okay, nie jest to duplikat, więc nie ma Alaby, nie ma Courtois. 92 podań, 92 fizyczności, 80 strzał, 89 obrony, 93 tempa, 95 dribbling. Kto to jest? Acuña, no niestety. Proszę cały czas o jednego z tej czwórki, o której cały czas mówię. Chociaż tyle, byłoby świetnie. I co? Arauch. Oszukali mnie na 13 żetonów po prostu. No i moi drodzy, potężna wisienka na torcie, czyli pik z TOC-em 94+, na koniec. Właśnie zaczynamy sobie to SBC i przepalamy sobie taki oto pierwszy skład. Zrobiłem to wszystko za darmo, wszystko niewymienne, wszystko z klubu, także żegnamy te karty i lecimy z drugim SBC. I kończymy sobie to i otwieramy. No i drugie SBC gotowe, oczywiście też za darmo, też z niewymiennych kart z klubu. Przepalamy i idziemy, moi drodzy, otwierać pika z TOC-em 94+, który mam nadzieję odda nam kogoś. No oczywiście, wiem, że się będę powtarzał, ale no z Realu Madryt, tak? To chyba logiczne, że na to właśnie liczę w tej serii. No i cyk, poszło! Jakie 3 TOC-y 94+, nam się tutaj wyświetlą? Oczywiście standardowo robimy sobie to z odsłanianiem po
statystyka. 96 podań, 85 fizyczność. Modric chyba ma więcej fizyczności, o ile się nie mylę. 93 strzały, 70 obrony. No okej, więc już wiemy, że Luka Modric to nie będzie, miałby więcej obrony. Nie mam pojęcia, kto to jest. Kim ty jesteś? Uwaga! Oskar. O kurczę. Jedziemy dalej, teraz środkowy. 91 podań, 79 fizyczność. No nie, to też nie będzie żaden z zawodników, którego chcemy trafić. 95 strzały, 95 tempo, 94 dribbling. Przeciętniak raczej. Son! Okej, no to nie taki przeciętniak, dobra. Ale no to też nie jest karta, która w jakikolwiek sposób by nas interesowała. No bo przypominam, Real Madrid to glory to Real Madrid to glory. Sonem to ja tu raczej nie pogram, aczkolwiek traf. Całkiem okej, okay, nie? No i ostatnia szansa na to, żeby trafić kogoś z królewskich. No nie widzę tu raczej nikogo, kto miałby być z Realu Madryt z takimi statystykami. 96 strzały, 97 tempa. I kto to jest? Wygląda mocarnie. Ale może tylko tak wyglądać, nie? Już jest teraz w sumie pełno kart z takimi statami, a są średnie. Kogo tu mamy? Wlachowicz, serio? Zbierzemy po prostu overall na przepałkę, nie? Czyli Wlachowicza, no bo tu tak nikt się nie przyda i nikim nie zagramy. No okej, moi drodzy, co do naszego składu, bo to jest przecież najważniejsze w tej serii, zdecydowaliśmy na streamie razem z widzami, że te ponad, grubo ponad 2 miliony przeznaczymy na następujące upgrade'y. Nie będziemy sobie robić jednego potężnego upgrade'u, a zrobimy dwa. Też w sumie potężne, ale jednak ciutkę mniejsze. Nie będziemy tutaj szli w Ronaldo Nazario, bo tak też moglibyśmy zrobić po sprzedaży Viniciusa. Nie będziemy szli tutaj w Ronaldo, Cristiano Ronaldo Toty, bo tak też byśmy mogli zrobić po sprzedaży Viniciusa. A sprzedamy sobie Krosa i Viniciusa, ale zamiast nich do składu wlecą Zinedine Zidane w wersji 96 i Karim Benzema Team of the Season. Stać nas na to. W tym momencie do składu oczywiście wchodzi również Angel Di Maria, tutaj pojawia się Rodrigo, Toniego Krosa żegnamy i wysyłamy na listę transferową. 255 spotkań, 9 bramek, tylko no, ale on miał zadania defensywne bardziej i 47 asyst. Karta to była niby niezła, no ale w trakcie tocy już troszkę mnie irytowała, natomiast Vinicius Junior wersji headliner top. Po prostu top, znakomity zawodnik, 222 spotkania, 71 bramek, 116 asyst, ale czas Brazylijczyka w naszym klubie dobiegł końca, także wysyłamy sobie go na listę transferową. No i moi drodzy, teraz lecimy na zakupy. Pierwszy zakup na dzisiaj, Zinedine Zidane w wersji 96, warty 1 100 000 końców, 1 120 000 końców dokładnie. No i kupujemy sobie jedną z większych legend Realu Madryt, jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o historię tego klubu. No i również być może najlepszy piłkarz świata w chwili obecnej, najprawdopodobniej zdobywca złotej piłki za rok 2022, zasila nasz klub świeżo upieczony zdobywca Ligi Mistrzów w tym sezonie, Karim Benzema w wersji Team of the Season. Testowałem go już na moim głównym koncie. No i powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że tak szybko będę mógł sobie go kupić na Real Madrid to glory. No ale dzisiejszy traf w postaci Sadio Mane sprawił, że Karima Benzema Totsa już w tym momencie mogę sobie dołączyć do tego składu. Oczywiście jest Karim. No i teraz, moi drodzy, bardzo ważna kwestia. Dajcie znać w komentarzu, kogo w tym momencie sadzamy na ławce, kogo wyrzucamy, kogo ma zastąpić Karim Benzema, którego z naszej dwójki napastników, Ferenca Puszkasza w wersji Prime, czy też Cristiano Ronaldo w wersji Player of the Month. Oczywiście, teoretycznie, łatwiej by to było wszystko zrobić tak i jest po problemie. Zgranie, wszystko pięknie śmiga, ale no mi gra się lepiej Cristiano Ronaldo, dlatego mi bardziej na rękę byłoby wyrzucenie Ferenca Puszkasza, który ma zresztą też gwiazdki 4 na 3, co czasami przeszkadza. Dajcie znać, co o tym sądzicie.